30 tysięcy złotych rok w rok aż do 2050. Tyle każdy Polak będzie musiał płacić przez 2 dekady w formie nowych ekopodatków, aby Unia Europejska dokonała zielonej transformacji. Niemożliwe? To zacznie się już w przyszłym roku, jeśli nie uda się powstrzymać ekoszaleńców. Francuscy rolnicy protestują, w Niemczech wrze, w Hiszpanii, a nawet w Holandii. Ale w Polsce premierem jest unijny namiestnik Donald Tusk, który właśnie wycofuje polskie skargi na katastrofalne unijne plany klimatyczne i akceptuje 3 nowe unijne podatki, które uderzą w Polaków. Ostatnią deską ratunku przed poddaniem Polski tym szaleństwom jest Trybunał Konstytucyjny, który wyrzuca do kosza niekonstytucyjne i antypolskie ustawy pisane pod dyktando Brukseli. Dlatego Tusk chce przejąć Trybunał, aby uśmiechnięta Polska stała się także ekounijna. A że za litr benzyny zapłacicie 20 zł, a za ogrzewanie zimą gazem 30 tysięcy, no cóż, ważne, że nie rządzi już PiS, a ty będziesz eko.